Cześć, z tej strony Flameusz, a dzisiaj będę miał godzinę, by stać się bogatym na Drop SMP na moim serwerze, czyli inkemc.pl. Serdecznie was tam zapraszam. Zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu swój nickname z gry, to rozdam ci rangę szefa dla jednej osoby z komentarzy. Oglądaj do końca, bo naprawdę warto. No jestem już widzowie na moim serwerze, czyli inkemc.pl, wbijamy na Drop SMP. Obecnie na trybie gra 71 osób i widzowie, dzisiaj plan na odcinek jest taki. Moim planem jest stanie się jak najbogatszym w godzinę. Będę miał równo godzinę na to, żeby użyć każdego sposobu, jaki znam, żeby stać się bogatym na trybie Drop SMP 2.0 na inkemc.pl. Ale dobra, ja sobie odpalam czas, w tym momencie, widzowie, odpalam timer. Dobra, klikam w tym momencie start i już teraz równo godzina. Dobra, zaczynamy szybko, praca. Wybieramy sobie pracę górnika od razu na początek, poszukiwacza i farmera. Dobra, mamy już to, otchłań, czy jest włączona teraz otchłań? Aktualnie zamknięta, więc będziemy musieli sobie poczekać na to, aż będzie otwarta. Ogólnie też chciałbym wam powiedzieć o tym, że mam totalnie wyczyszczone konto. Jestem sobie bez rangi właściciela, nie mam opa w tym momencie Game Mode Creative, co nie, jak widzicie, nie mogę sobie zrobić. I dobra, mamy już podstawowe rzeczy, lecimy sobie od razu na RTP, widzowie. Dobra, jestem na działce jakoś Szymo Games. Pozdro, pozdro Szymo Games. No i lecimy. Jak najszybciej uciec z tej działki, żeby mieć teren przy wodzie najlepiej. O, jest idealnie, teren przy wodzie. Tylko że to jest jakaś działka cały czas. Dobra, RTP jeszcze raz. Dobra, nie mamy aktualnie żadnej działki, mamy drewno. Zbierzmy sobie szybko drzewo, zbierzmy sobie też jakieś itemki tutaj. Dobra, ścinam drzewo. I ogólnie na naszym serwerze jest taka fajna mechanika, że drzewa się ścinają automatycznie jakby całe. Jest tak jakby grawitacja drzew, możemy powiedzieć. Tak bym to nazwał. Dobra, jeszcze jedno drzewo i myślę, że tyle mi wystarczy tych drzew. Na początek ja tak naprawdę tylko drzewa potrzebowałem. Nie potrzebowałem stąd nic więcej. 16 plus 24 to daje nam, kurde, całkiem sporo w sumie, to jest 40 aż. Dobra, także myślę, że 40 nam wystarczy. Lecimy sobie tędy, myślę, że tutaj będzie całkiem fajna miejscówka. Bo plan widzowy jest na to taki, że na początku zarabiamy sobie hajs marchewkami i ziemniakami. To będzie nasz początkowy sposób na zarobienie pieniędzy. Dobra, teraz jeszcze zarabiam szybko pieniądze biegając i chodząc sobie. Czekamy też na otchłań. Otchłań da nam naprawdę sporo, ponieważ tam można często zdobyć jakieś itemki po mobach, ponieważ ludzie tutaj stoją sobie na AFK farmach i totalnie zapominają o tym, że można sprzedawać też itemy, które dropią z mobu. Dobra, to jest perfekcyjny slot. Robimy sobie drewno, robimy sobie crafting. Robimy sobie też skrzynki. No i pięknie, tu będzie nasza początkowa mini baza. Teraz szybkie motyki, wystarczą mi takie trzy pewnie. Dobra, sklep, wpisujemy sobie sklep. Kupujemy sobie jedną marchewkę. Cyk, pięknie, jedna marchewka kupiona. I kupujemy sobie jeszcze kilka kości. Będzie mnie stać na cztery kości. Dobra, kupiłem, a stać mi jeszcze na jedną. Dobra, pięć kości, jedna marchewka. I rozmnażamy to, widzowie, jak najszybciej. Musimy sobie jeszcze zadanie wziąć, faktycznie. Zadania, otchłań zaraz będzie otworzona też. Bierzemy sobie zadania, czekamy na otchłań. Ja już sobie przygotowałem. Dobra, otworzyliśmy, znaczy będziemy tu jakieś kości, mamy dużo kości, naprawdę sporo tych kości. Ty, my jesteśmy ustawieni do końca życia, przecież tych kości już mi nigdy chyba w życiu nie zabraknie. Dobra, odłóżmy sobie kości, wpiszmy sobie sell all i zrobiliśmy dodatkowe 300 monet od razu. Klep, kupujemy jeszcze więcej marchewek, tak na szybko. Oj, nie, na 10 to mnie nie stać. Kupmy sobie 6. Dobra, zaczynamy rozsadzać. Szybko, szybko, ponieważ już miałem jedno podejście widzowe i wywaliło mi nagranie. Także możecie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, no bo niestety nagrywam to drugi raz, a już teraz wiem, widzowie, jak mniej więcej tutaj zaczynać, jak to dobrze pocisnąć po prostu. Dobra, pierwsze zadanie ukończone. Bierzemy sobie kolejne zadanie z marchewek. I od razu weźmy sobie też zadanie z ziemniaków, ponieważ można mieć kilka zadań naraz otworzonych. I też przydałoby troszeczkę tutaj poszerzyć jednak tą farmę. Dobra, czy mam ziemi trochę? Mam 3, to mało. Dobra, wykopę sobie troszeczkę ziemi, żeby tutaj poszerzyć tam naszą farmę, na której działamy. Dobra, drugie zadanie marchewek ukończone. Bierzemy sobie kolejne. Już jest za 500 dolarków, także my już mamy, widzowie, 900 dolarków. I mamy naprawdę dużo marchewek do sprzedania, także jest naprawdę całkiem spoko start. Kurde bele. Naprawdę ta otchłań tak bardzo zrobiła różnicę tymi kośćmi. Dobra, hop, tutaj leżały marchewki, żeby mi otchłań ich nie zabrała. Otchłań jest znowu otworzona. Otchłań. Bierzemy znowu kości. Ile mamy tutaj tych kości? Jezu święty, ktoś stoi na farmie i sobie awczy teraz. I mam taki po prostu, takie dostawy tych kości. Oj, ktoś mi kości podwalił. Tutaj są kolejne. Dobra. Pięknie. Jezu, ile mamy tych kości. W ogóle zapomniałbym o najważniejszym, widzowie. Chodźmy sobie na spawna. Odbierzmy sobie daily bonus. Niestety ja już wczoraj odbierałem, także no mam niestety dwa kluczyki. Powiedzmy, że to jest małe naciągnięcie. A też odbiorę sobie, widzowie, jeszcze kluczyk za wbicie na Discord. Wy też o tym pamiętajcie. A jednak już odbierałem. Także otwieramy sobie pierwszy kluczyk. Jakby mi drobnął tutaj taki kilo, to bym się tak bardzo cieszył, ale drobnął mi bombowy miecz. Bombowy miecz to w sumie całkiem spoko mieczyk. W ogóle nie mam przydanego texture packa, muszę sobie go włączyć. I drobnąłem. Auspawner egg. Tego nie potrzebuję. Kosik texture pack. No i teraz texture pack jest włączony. Bombowy miecz wygląda jak bombowy miecz. A my sobie chodźmy na home'a. Home odcinek. Dobra, i sadzimy dalej. Mam już 1000 zł prawie. Tyle na ten odcinek to jest 10 tysięcy. I fajnie byłoby też sobie kupić coś z auction house'a. Jakiś kilo, na przykład z fortunką 3. Czy jest to coś z fortuną 3? Chyba nie ma totalnie nic. Weźmy sobie jedzonko z kita, ponieważ troszeczkę głoduje. A przy sadzeniu marchewek niestety ten głodzik czasami naprawdę irytuje. Oraz czy wziąłem kolejne zadanie z marchewek? Wziąłem. Muszę zniszczyć jeszcze 100 jakoś około marchewek.
W ogóle też mam mały pomysł. Zróbmy sobie sell all, sprzedajmy sobie marchewkę. Odłóżmy sobie taki stack jeden. Sell all, ile zrobimy? Mamy 2000. Za 2500 możemy sobie kupić fortunkę 3, widzowie. A fortunka 3 spowoduje to, że będzie dropić tam więcej marchewek po prostu. Także myślę, że całkiem spoko by było. Teraz sobie zrobimy więcej bone meala, ponieważ bardzo szybko się kończy, o dziwo. Dobra, powiedzmy tak, że ja skończę wszystkie zadania z marchewek, czyli zostało mi jeszcze jedno tak naprawdę. I zaraz się widzimy po szybkim cięciu. No i ukończyliśmy czwarte zadanie z marchewek. I jak widzicie, mam po prawej stronie 7000 hajsu, widzowie. Tylko w jaki sposób to się stało? Pierwsza opcja to po prostu marchewki, zarobiły mi tyle pieniędzy. Ono mnie przybliżyło. A druga opcja, w którą możecie mi uwierzyć bądź nie, zarobiłem to dzięki otchłani. Dajmy sobie teraz nasze marchewki, które mieliśmy. Mam dodatkowe 1000 golda. I kochani moi, minęło w tym momencie 17 minut dopiero, a już mam 8000 hajsu. W jaki sposób? Ogólnie jak otchłań się otwiera, od razu wyciągam wszystkie itemy, które mogę sprzedawać, biorę je do ekwipunku, sell all i po prostu otwieram jeszcze raz otchłań i lecę dalej. Także jak tylko kolejny raz się otchłań otworzy, pokażę wam to. A ja sobie od razu muszę kupić teraz ziemniaków trochę. Halo, chcę kupić. No tak z 10. A teraz możemy sobie też zainwestować. Inwestycja, inwestycja, inwestycja. Bo jak wiecie, fortunka wpływa na to, czy ziemniak da nam dużo ziemniaków, czy mało. Zresztą pokażę wam to. Kupmy sobie na sklepie. Sklep, narzędzia, netrite pickaxe. Niech będzie. Kupujemy. Bierzemy jeszcze raz sklep. I mamy tutaj zaklęte książki. Kupuję sobie fortunę 3. Za 2500 trochę boli. Ale dobra, zobaczcie to, ile nam dropnie. Odłóżmy na razie te 9. Tutaj nam dropnęło. O kurde, 11 ziemniaków. A tutaj nam dropnęło 17. A jeszcze raz zróbmy test, bo coś kurde dużo tych dropnęło ziemniaków. Tu nam dropnęło 5, a tu nam dropnęło 6, dobra. Fortunka wpływa, ale nie aż tak jak myślałem. Ale to lepiej mieć trochę, żeby wpływało, niż żeby w ogóle nie mieć żadnego wpływu na to. Odkładam za 10 sekund, odkładam za 10 sekund. Szybko odkładamy wszystkie itemy, odkładamy dosłownie wszystko, to do jednego. I pokazuję wam, widzowie, jak to się robi. Cyk, zgarniamy sobie wszystko, lecimy. Od razu chodźmy tutaj, jest więcej itemów dla nas, takich, dobra, sell all. I zarobiłem, widzowie, 1000 golda na tym. Dobra, lecimy dalej, czy będzie jeszcze więcej? Dobra, jest trochę itemów jeszcze, niepozabieranych z innymi. Dobra, tutaj mamy troszeczkę kości i niestety ta otchłań nie była jakoś super OP, ale no zawsze coś, zawsze coś. I kolejne sell all i na tym zarobiliśmy 400. Tak zarobiliśmy na tej otchłań 1500 golda totalnie za nic. Także myślę, że otchłań jest totalnie OP, jeśli chodzi o start. A ja teraz znowu biorę sobie swój kilo, bierzemy sobie bone meala i lecimy z ziemniakami. Zadanie ukończone, kolejne bierzemy z ziemniakami i let's go. Dobra, udało mi się skończyć już zadania wszystkie marchewek i ziemniaków. Wpisujemy ukośnik zadania, bierzemy sobie rolnicze i ukończyłem wszystkie marchewki, wszystkie ziemniaki. No i co dalej, co dalej? Choć wiem, że chyba w niemożliwych, właśnie w niemożliwych są jeszcze, że 2300 do 2300 kurde marchwi, ale to się raczej kurde nie wydarzy. No nie wyobrażam sobie aż tyle ziemniaków farmić. Muszę coś przeeksperymentować, widzowie. Dobra, sklep, 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 sklep. Kupię sobie najtańszą płotkę. Jaka jest najtańsza? Tutaj widzę, że 400 dolków. Dobra, 200 dolków, pięknie. Bo jest takie zadanie na zadania w niemożliwych, jest zapasz 500 wywarów. A czy to będzie działać? Jeśli tak będę robił, to się będzie zaliczać do wyparzania i niestety nie, nie zalicza się. Co ja dalej mogę robić? Co ja dalej mogę robić? Przejdź 1000 bloków, bądź online przez 1 godzinę. To sobie weźmy po prostu, żeby w tle było. Wziąłem sobie zadanko na przejście 1000 bloków, by było tak jakby w tle sobie włączone. Weźmy sobie jeszcze na 100 tysięcy bloków. To 50 tysięcy golda w ogóle daje 100 tysięcy bloków. Co jest? Bądź online przez 5 dni, no to niech po prostu sobie w tle cyka. Niemożliwe. To jeszcze? Niszczenie 38 tysięcy bloków. Okej. Okay. Mam pomysł, który może wypalić, bo możemy robić też tak, że jak mam marchewki, tu jest sadzę, niszczę i tak w ten sposób mogę nabijać bloki chyba, zadania, niemożliwe. Czy to się wbija do wykopanych bloków? Tak, to się wbija do wykopanych bloków i to działa, widzowie, to działa, tu 4000 bloków jest do zdobycia, dobra. Tylko do tego przydałbym się jakieś makro, żeby to się stawiało i niszczyło naraz. Okej, okay, mam pomysł, robimy to tak, że mam autoklikera odpalonego teraz na lewy przycisk myszki, a na niszczenie będę miał po prostu inny. I zróbmy sobie jakąś taką, powiedzmy, że takie zbrojenie sobie zróbmy tutaj, żeby tak aby wszystkie bloki od razu mi się cofały do ekwipunku. Okej, okay, działa. Dobra, prawie działa, prawie działa. Ktoś ostatecznie zawodzi. I czy dałoby się to jakoś redstone'em zrobić? Okej, okay, mam tego spota. Mogę celować od razu na cobblestone'a i sadzić naraz. Dobra, to jest to, czego potrzebowałem. No elo, zostało ostatnie 40 sekund, także uznałem, że już daję sobie spokój. I jak widzicie, mam teraz 10 tysięcy na koncie. Ten kilo mnie kosztował jakoś 8 tysięcy, także zarobiliśmy 18 tysięcy monet przez co? Przez godzinę. Uważam to całkiem spoko wynik. W sumie też to nie było jakiś super tryhard, także wiecie. Ostatnie 20 minut, albo dobra, nie 20, jakieś 15. Jak widzieliście, robiłem tak
taki specyficzny sposób, który odkryłem. To jest moje naprawdę odkrycie roku, że tutaj mogę sadzić, niszczyć, sadzić, niszczyć, sadzić, niszczyć. I my tym sposobem zadania przez kilkanaście minut zniszczyliśmy 9000 bloków. I tak jakbyśmy zarobili dodatkowe 10 tysięcy, ponieważ no jest to jedna czwarta tego, co potrzebujemy wykopać na 40 tysięcy dolarów. Szkoda, że to zadanko on marchewek się nie robiło w związku z tym, ale no trudno się mówi. Ja jestem naprawdę widzowie pod wrażeniem tego, że wymyśliłem taki fajny sposób na to, jak szybko z jedną marchewką tak naprawdę móc sobie zarobić szybko pieniądze. Także uważam za dzisiejszy wynik 18 tysięcy całkiem spoko. A jeśli chcecie kolejny taki odcinek, dajcie znać w komentarzu. Odkryję nowe sposoby, albo wy możecie mi zdradzić sposoby, jak zrobić szybko hajs na Inkemce, na dropie, albo na lifestylu. Także wbijajcie na inkemce.pl. Ja zawijam widzowie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć!